To jest wieczór WTK. Szymon Kozłowski, dobry wieczór. Witam Państwa już teraz gorąco. Zapraszam na rozmowę z gościem wieczoru WTK. Jest nim dzisiaj pani adwokat Iwona sepioło jankowska profesor uczelniany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Dzisiaj porozmawiamy o ciekawych sprawach, drodzy Państwo, no bo każdy z nas może trafić kiedyś przed wymiar sprawiedliwości i w jakiejkolwiek sprawie tak naprawdę, czy cywilnej, czy karnej, czy też wyłącznie w Charakterze świadka. No, zapewne warto wiedzieć, jak to jest i o tym, z jakimi sprawami najczęściej można się spotkać, czego się spodziewać po przekroczeniu progu sali rozpraw, czy warto mieć ze sobą prawnika i właśnie o tym opowie Państwa i mój gość dziś w wieczorze WTK, pani Mecenas w ramach prowadzonej przez panią kancelarii Adwokackiej, z jakimi najczęściej sprawami Pani się spotyka? Na początku należy wspomnieć, że do każdej sprawy, niezależnie czego dotyczy, prawnik powinien podchodzić z dużą starannością. Przede wszystkim gruntowne poznanie stanu faktycznego, jak i również osobistej sytuacji klienta powinno być priorytetem dla każdego prawnika, bo tylko w ten sposób można skutecznie chronić jego interesy. Jeżeli chodzi o pytanie o zakres spraw u mnie w kancelarii, to w szczególności są to sprawy cywilne, prawo rodzinne i prawo spadkowe, ale również prawo karne. W tym ostatnim przypadku mamy cały przekrój, jeżeli chodzi o kodeks karny. Rozumiem. No, a pani Mecena, spotyka się pani wyłącznie ze sprawami z Poznania i okolic, czy możliwe jest także reprezentowane przez panią ludzi, którzy zamieszkują na przykład inne miejscowości dalsze? Rozpoczęłam swoją działalność w Poznaniu i tu mam swoją główną siedzibę kancelarii, jednak od jakiegoś czasu zgłaszają się do mnie klienci również z całej Polski, w szczególności z Warszawy i w Gdańsku i w chwili obecnej prowadzę już trzy kancelarie. Oczywiście konsultacje zdalne, online ułatwiają mi zadania. No to pewnie też dużo pomaga. Wiemy to z, z czasów covidowych, że wtedy mm. przecież zaczęło się to, no a też jeżeli to pomaga, to tylko się cieszyć. No w dzisiejszych czasach możliwości kontaktu są różne. No wiadomo, online możemy też osobiście i w, oczywiście, tak jak Pani powiedziała, warto z nich korzystać. A jak, jak ocenia Pani wpływ bycia wykładowcą na uczelni wyższej na Pani pracę jako adwokat? No, pogodzenie tych dwóch zawodów nie jest proste, ale dzięki temu mogę połączyć zarówno wiedzę praktyczną, jak i teo z teorią. Wiadomo, że doktryna i praktyka przenikają się i mając możliwość spojrzenia na prawo, na dany stan faktyczny, zarówno z punktu widzenia praktyka, jak i teoretyka, mogę wyszukać jak najlepsze rozwiązanie dla klienta. No, taka praca w istocie potrafi być satysfakcjonująca, łączenie tych dwóch możliwości. No, bazując na doświadczeniu pani mecenas, co mogłaby pani poradzić naszym widzom, jeśli osobiście mieliby kiedyś kontakt właśnie ze sprawą w sądzie? Czy konieczne jest reprezentowanie właśnie przez prawnika? Nie ma takiej konieczności. Przepisy przewidują taką konieczność tylko przed Sądem Najwyższym. W sądach rejonowych, w sądach okręgowych nie musimy mieć adwokata. Ale należy zwrócić uwagę, że postępowanie toczy się przed organem wymiaru sprawiedliwości. Należy mieć wiedzę o trybie postępowania, o kolejności wykonywanych czynności, o, to, o, to, o tym, kiedy możemy złożyć dane wnioski dowodowe. No, aby mieć pewność, że wszystko idzie w dobrym kierunku, warto ustanowić sobie pełnomocnika. Tak jak Pani mówi, warto także dokonać dobrego wyboru tegoż prawnika, warto się zastanowić. No i do tego pełnomocnika przede wszystkim także trzeba mieć zaufanie i pewność. To jest oczywiste, że będzie on po prostu należycie strzegł naszych interesów. Idąc na rozprawę samemu czy z prawnikiem, jak należy się spodziewać, i jak należy się zachowywać i czego można się spodziewać? Niezależnie czy jesteśmy stroną postępowania, czy jesteśmy świadkiem, obowiązują nas pewne standardy od poszanowania powagi sądu po odpowiedni ubiór i zachowanie kulturalne, kończąc. No tak, to bardzo istotne. To jak nas ludzie widzą, tak nas piszą. Także taka jest prawda. A osobiste stawieństwo na rozprawie może także, pani mecenas, przysparzać wiele stresu. No to jest oczywiste. Sprawa przecież niecodzienna. No i chociażby dlatego warto ustalać tę rozprawę sprawnikiem po prostu. I warto się udać z nim tam na salę. A biorąc jako przykład sprawę o rozwód, jak wówczas może wyglądać pierwsza rozprawa? więc sprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych jest to posiedzenie niejawne na sali rozpraw spotkamy tylko skład sędziowski czyli sędzie przewodniczącego ławników protokolanta są obecne strony ich pełnomocnicy oraz świadkowie jeżeli zostali wezwani na sprawę w pierwszej kolejności sędzia sprawdza obecność kto stawił się na rozprawę następnie pyta jakie są stanowiska stron i przystępuje do przesłuchania stron jest to tak zwane przesłuchanie wstępne. No a taki układ będzie się powtarzać, Szanowni Państwo, także na każdej rozprawie, to jest jasne. A czy jest jednak możliwość odgórnego założenia, ile może trwać sprawa rozwodowa, no i ile posiedzeń będzie wyznaczonych? Przy sprawie rozwodowej bez orzekania o winie jest szansa, że sprawa zakończy się na jednej rozprawie. W przypadku sprawy z orzekaniem o winie tych rozpraw na pewno będzie więcej. A ma Pani no niemałe doświadczenie, także prosiłbym się podzielić się z nami i może zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy. W jakich kwestiach najczęściej dochodzi do konfliktu właśnie między stronami? Spór dotyczy w szczególności kwestii winy, władzy rodzicielskiej i alimentów. Te dwie rzeczy. Tak. No to już Państwo macie jasność, co tutaj jest w głównym clou, jeżeli chodzi o większość spraw rozwodowych. No a czy można określić jakoś katalog zachowań drugiego małżonka, które przesądzają o ponoszeniu przez niego winy za rozkład tego pożycia? Właśnie nie ma takiego katalogu zamkniętego, ale mogę wymienić te, które są najbardziej popularne, najczęściej występujące. Jest to przemoc fizyczna, ekonomiczna, psychiczna. Ale również zdrada małżeńska. No do tego jeszcze trzeba dodać szkodzące nałogi, prawda, które tak. też dochodzą, możemy powiedzieć też o celowej bezrobotności. Bo tak, to, to też... też może być przesłanka. To Każde też... zachowanie, tak, które doprowadzi do rozpadu małżeństwa, może być przyczyną rozwodu. Podstawą do orzeczenia winy. No, warto o tym pamiętać, szanowni państwo, no, tutaj specjalista nam o tym opowiada, no a chyba nie każdy chciałby takie rzeczy przeżywać. A czy w przypadku, że te strony są jednak zgodne nie tylko w kwestii rozwiązania małżeństwa, ale także co do winy i sprawy dotyczących dzieci, czy jest możliwe przyspieszone postępowanie? Tak, jest taka, taki dokument, jak jest taka możliwość jak sporządzenie porozumienia rodzicielskiego. Jest to dokument, w którym ustalamy, rodzice ustalają wszystkie kwestie sporne dotyczące wychowania i opieki dzieci i to na pewno przyspiesza nam postępowanie. Jeżeli w tym porozumieniu ustalimy sobie wspólnie wszystkie elementy, które później będą przedmiotem wyroku rozwodowego, postępowanie rozwodowe będzie na pewno krótsze. A co takie postępowanie może zawierać? Władzę rodzicielską, czyli kto pełni władzę rodzicielską, kwestie opieki, gdzie dziecko będzie mieszkać, kontakty z rodzicem, u którego dziecko nie będzie mieszkało i również wysokość alimentów. No, czyli jasno, tu jest wszystko określone, drodzy Państwo, tak jak Pani Profesor tutaj nam to teraz podczas tej rozmowy wyjaśnia. A czy są jakieś zasady czy regulacje prawne, którymi należy się kierować sporządzając takie porozumienie? Prawo do wychowania, jak i również do kontaktów z dziećmi jest prawem, które należy do praw rodzicielskich zagwarantowanych w Konstytucji. Najważniejszą jednak zasadą, która wiedzie prym nad tym prawem rodziców jest dobro dziecka. I to dobro dziecka jest takim, takim wytycznymi i z granicą, które należy przestrzegać i brać pod uwagę, tworząc, sporządzając porozumienie rodzicielskie. No tak, to bardzo ważne i istotne sprawy, no ale także rozumiem, że można to Pani się zgłosić i Pani tutaj też pomoże swoimi autorytetem. najbardziej. Poproszę. Także, drodzy Państwo, no, ważne to sprawy, bardzo istotne i warto o tym pamiętać, rozmawiając ze specjalistami, a niewątpliwie takim jest Państwa i mój dzisiejszy gość, gość wieczoru WTK, pani adwokat Iwono Sepioł jankowska profesor uczelniany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięknie Pani dziękuję za wizytę w studiu, okay, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Okay. No, szanowni Państwo, życzę Państwu wspaniałego wieczoru i proszę być z nami, nie Państwo kanału. Wieczór WTK cały czas trwa.